Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj znowu gościem na podnośniku jest Piaggio MP3 o pojemności 400 cm sześciennych, a za chwileczkę powiem Wam, o co w tym wszystkim chodzi, co go boli i jak można ten problem rozwiązać. Zatem tłumaczę, moi drodzy, klient przywiózł ten motocykl do nas, ponieważ podczas jazdy zaczął piszczeć sygnał dźwiękowy, który informuje nas o tym, że mamy jakąś usterkę w układzie blokady zawieszenia hydrauliki tutaj w tym motocyklu, bo jak wiecie, Piaggio MP3 ma blokady zawieszenia, żeby się po prostu nie przechylał. I ten sygnał sygnalizuje to, że coś jest nie tak, jest jakaś awaria, coś przestało działać po prostu, tak? Nie wiemy co. Aktualnie system się nie blokuje, piszczał podczas jazdy, teraz nie piszczy, piszczy tylko wtedy, kiedy próbujemy go zablokować. Tak, teraz Wam zademonstruję, jak wygląda sprawa tego problemu. Oczywiście włączamy stacyjkę. Na początku był taki problem, że już od razu po włączeniu stacyjki ten sygnał zaczął piszczeć, więc teraz dopiero to się dzieje przy próbie zablokowania zawieszenia. Spróbujcie zauważyć. Mamy taki sygnał dźwiękowy i zobaczcie sobie, że świeci kontrolka, cały czas świeci kontrolka od... Momencik, muszę złapać jakąś kamerę. Cały czas świeci kontrolka od blokady zawieszenia. Zobaczcie, ona świeci ciągłym światłem. No i to jest taki błąd. Słuchajcie, no, czym może być spowodowany taki błąd? Już Wam tłumaczę. Próbujemy odblokować i znowu to piszczenie ustaje. Przyczyny mogą być różne, moi drodzy, takiego zachowania tego systemu, ponieważ tak, od zablokowania silnika poprzez może nie spalony bezpiecznik, ale uszkodzony bezpiecznik w sensie takim, że jest zaśniedziały. Po prostu taki nalot robi się na stykach bezpiecznika i prąd niewystarczający do tego, żeby zablokować silnik, po prostu komputer odczytuje, jakby ten silnik był albo zablokowany, albo go nie ma wcale. To jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić, ponieważ no, tak się dzieje w tych motocyklach. Musicie pamiętać, że to jest motocykl włoski i to jest tak, jakbyście rozmawiali z każdym Fiatem. Osoby doświadczone, które już wiedzą, jak wygląda sprawa naprawy Fiatów, no to będą wiedziały, o czym mówię. Fiat nigdy w elektryce nie był za mocny, więc te motocykle też nigdy nie są za mocne i chyba nie będą, jeśli chodzi o stronę elektryczną. Ale trudno, no. Lubi się, co się ma, ma się to, co się lubi i tak chyba musi być. Słuchajcie, dobra, ja teraz podłączę sobie TEXE, system diagnostyki komputerowej do tego motocykla. Spróbujemy odczytać, co dzieje się z tym zawieszeniem. No i na podstawie tego będziemy wiedzieli, jak działać, bo możemy próbować coś naprawić bez komputera metodą prób i błędów. Po pierwsze, tracimy masę czasu. Po drugie, nie wiemy, czy coś naprawimy. A po trzecie, możemy czasem więcej zepsuć niż naprawimy. I na koniec okazuje się, że i tak trzeba to do serwisu zawieźć. No a wtedy, jeśli jest coś poknocone bardziej, niestety może być bardzo kosztowna naprawa. No i widzicie, chcę Wam pokazać teraz taką rzecz, że robota ma iść, ma się coś naprawiać, mamy diagnozować. Niestety nie zdiagnozuję, moi drodzy, ponieważ jakiś, nie wiem jak ja to mam nazwać, sprzedawca, dla mnie takie coś nazywa się handlarz, bo dla mnie słowo handlarz, powiem Wam szczerze, kojarzy się z nieuczciwymi sprzedawcami. Ja to zawsze będę tak nazywał. Był okres lat 90., gdzie się handlowało samochodami i takie rzeczy się działy, że hej. Między innymi takie jak tutaj, zobaczcie. Ja w ogóle nie mogę tutaj znaleźć, moi drodzy, przewodu diagnostycznego. Przewód diagnostyczny powinien być w tym miejscu, to jest taka wtyczka trzypinowa. No niestety nie ma go, jest gdzieś schowany z tyłu albo obcięty, nie wiem. Powiem Wam szczerze, nie wiem, spróbuję jeszcze poszukać go tutaj, w tym miejscu. Aczkolwiek wątpię, żeby to tutaj było.
Nie lubię takich sytuacji, powiem wam, bo to mi robotę psuje całą. Wiecie, najgorzej jak zaplanujemy naprawę na 2 godzinki, 3 albo 1 dzień, a okazuje się, że z tego się robi 5 dni. Więc ja muszę teraz szukać, tracić czas i szukać, jeśli chodzi o przewód diagnostyczny, którego nie widzę. Oj, powiem wam, że masakra. Tutaj jest wszystko inaczej, widzę, poprzekręcane nie w tą stronę. Przepustnica jest źle ustawiona. Oj, grubo, powiem wam, grubo kombinowane. Naprawdę grubo kombinowane jest z tym pojazdem. Nie powinienem tej kamery tak przekręcać na wizji. Słuchajcie, no grubo kombinowane, więc ja muszę ten motor podnieść, poszukać tego przewodu, czy on jest tam włożony, czy nie jest obcięty, bo różne rzeczy się zdarzają w życiu, więc... Dobra, żeby dużo nie gadać, ja się biorę za szukanie tego przewodu i wracam, jak go już znajdę i, że tak powiem, zdiagnozujemy w końcu ten motocykl, tak? Znalazł się w tych diagnostycznych, był przypięty przewodami tutaj z dołu. Ktoś po prostu nie wiedział, gdzie to ulokować. Ja to postaram się, jeśli będę miał możliwość, chyba nie bardzo, musiałbym plastik zdjąć, włożyć tam, gdzie to ma mieć swoje miejsce, bo co prawda jest zabezpieczone tutaj przed wodą, ale szkoda, żeby to zamokło, prawda? Dobra, podejdziemy sobie teraz do komputera z kamerą. Ja się połączę z tym motocyklem i zobaczymy, jakie błędy tam nam wyświetli. Ok, mam nadzieję, że będzie to widać, to co ja tutaj teraz robię, więc spróbuję jakoś monitor obrócić w waszą stronę, żeby to jakoś wyglądało. Mamy wybrany już system parkowania. Próbujemy diagnozować. Łączymy się. Muszę włączyć stacyjkę. Oczywiście. Czekamy. I co my tutaj mamy? Zobaczcie, mamy całą listę błędów zapisanych. To są zapamiętane błędy w historii tego pojazdu. Historia zapamiętanych błędów w tym akurat komputerze, który ma pamięć, tak miałem powiedzieć. Wyjście tachometru, napięcie lampki ostrzegawczej, napięcie czujników, motoreduktor, kontrolki postoju, kontrolka nieprawidłowości. Zobaczymy, potencjometr. Nie wiem, czy ktoś to wszystko odpinał i włączał zapłon. Tak się nie robi, pamiętajcie, bo to nie jest tak, że możemy sobie odpiąć jakiś element elektroniki i włączać sobie stacyjkę, uruchamiać silnik. Tak się nie robi, niestety. Ja spróbuję teraz zablokować to zawieszenie. Zobaczymy, czy wyskoczy nam tutaj jakiś stały błąd i podświetli się na czerwono. O, mamy. Zobaczcie, widzicie, wyskoczyło na czerwono, że motoreduktor. Coś z nim jest nie tędy. Prawdopodobnie jest zablokowany. Nie wiem, mamy taki motoreduktor. Prąd poniżej normy lub obwód otwarty. Dobra, zaraz dojdziemy do tego, o co tutaj chodzi. Jak widzicie, prąd poniżej normy. Może to być spowodowane tym, że ten... Może tak, do kamery. Może to być spowodowane tym, że ten bezpiecznik, o którym mówiłem, jest zaśniedziały i prąd przepływający przez ten bezpiecznik jest za niski i nie potrafi obrócić tym motoreduktorem, prawda? Więc tutaj może być ten problem. A tutaj mam jeszcze dodatkową informację, że ten obwód jest otwarty. To znaczy, że silnik w ogóle nie jest widziany przez ten system, prawda? Próbujemy włączyć, coś się próbuje zadziać, ale niestety system nie widzi tego silnika. Więc też taki, że tak powiem, też niejednoznaczny komunikat podwójny, ale już wiemy, czego szukać. Więc ja teraz pójdę i przejrzę po prostu te bezpieczniki, co z nimi jest, czy są ok. No i będziemy dalej szukali przyczyny, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Do tego, aby sprawdzić, czy któryś nie jest zepsuty. Ja nie pamiętam, czy to był chyba ten ostatni, tu jest 30 amper z tyłu. Nie mam takiego, miałem gdzieś taki specjalny przyrząd do wyjmowania bezpieczników, ale spróbujemy to w ten sposób zrobić. O. Powiem tak, najlepiej te bezpieczniki wszystkie wyjąć i sprawdzić, czy przypadkiem nie są zaśnieciałe. Zobaczcie, nie ma tutaj takiego, o. Ja te bezpieczniki po prostu, wystarczy czasami wyjąć i włożyć ten bezpiecznik, ruszyć tymi bezpiecznikami i to wszystko odzyskuje swoją, że tak powiem, swoją władzę w nogach, że to tak nazwę.
To jest 7,5 ampera, przepraszam. Już wkładam z powrotem, to na pewno nie jest od moduloreduktora. Któryś będzie z żółtych bezpieczników, bo to są te mocne. O, tu mamy 15. Sprawdzamy. No, nie są najlepsze te bezpieczniki, powiem szczerze. Są zaś niedziałe, ale tak jak powiedziałem, wystarczy wyjąć i włożyć. Wyjąć i włożyć taki bezpiecznik. I już wtedy wiemy, czy coś jest nie ten tutaj na rzeczy. Kurde, ja się jakoś dzisiaj nie mogę wysłowić. Wyjmujemy i wkładamy. Czasem poruszenie tego bezpiecznika podpowie nam to, czy ten motoreduktor zacznie działać, moi drodzy. Zanim zaczniemy otwierać przód i demontować ten motoreduktor. O, to jest główny bezpiecznik, chyba ten jest w dobrym stanie. Wszystko zgasło. Te pozostałe bezpieczniki są takie nie bardzo. Tak. Ten jeszcze spróbuję sprawdzić. No nie wiem. O. Dobra, ja sprawdzę teraz, czy może zadziała ten motoreduktor. Już, moi drodzy, wiem, o co chodzi. Wiem, moi drodzy, już o co chodzi, ponieważ teraz po wyjęciu i włożeniu tych bezpieczników dostaliśmy taki sygnał teraz, który będzie teraz słychać. Zaczął pracować przekaźnik włączania motoreduktora. Przedtem ten przekaźnik nie działał, więc też było winą tutaj tego bezpiecznika, który jest zaś niedziały. Po prostu wytwarza się na nim elektroliza po włączeniu zapłonu. Jeśli jest tam napięcie, jest wilgoć, jest, nie wiem, no wystarczy zima, mamy bardziej może słone powietrze, bo gdzieś tam coś solą sypią, w zimie przejedziemy, wilgoć, ciepło, zimno, para się skrapla, my tego nie widzimy, ale prąd robi takie rzeczy, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc ten styk na tym bezpieczniku nie zawsze jest potem do końca ok, bo robi się na nim taki nalot. Ja Wam teraz zademonstruję, co się dzieje, jak nie działa w tym momencie motoreduktor, bo jest zablokowany na mur beton, teraz już wiem, i nie pozwala w ogóle go ruszyć ten prąd. Po prostu przekaźnik zaczynał działać, wszystko przygasa, bo teraz to zaobserwowałem i za chwilę Wam to pokażę. Zwróćcie teraz, moi drodzy, uwagę na licznik. Zobaczycie, jak on teraz przygasa przy próbie włączenia blokady. Zobaczcie. I od razu słychać przekaźnik, który próbuje włączyć nam motoreduktor. A teraz Wam powiem za chwileczkę, dlaczego tak się dzieje. Ja wiem, że czasem mówicie, że ja dużo gadam w filmach, ale to niektóre rzeczy wymagają wytłumaczenia, słuchajcie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego teraz ten przekaźnik zaczął działać? Przekaźnik zaczął działać dlatego, że bezpiecznik, przez bezpiecznik, który był zabrudzony i nie dawał wystarczającego prądu, przez bezpiecznik nie przepływał wystarczająco wysoki prąd, powodował to, że system nie widział w ogóle tego silnika. Widzieliśmy obwód otwarty lub za niski prąd i dlatego nie włączał tego przekaźnika. Teraz przez bezpiecznik przepływa wystarczająca ilość prądu do włączenia przekaźnika i uruchomienia silnika. Ale dlaczego teraz ten silnik się nie włącza? Dlaczego nie blokuje? Już Wam tłumaczę. Sprawa wygląda tak. Jest specjalny system zabezpieczający, który bada to, czy nie ma jakiegoś za dużego obciążenia na tym silniku, ponieważ gdyby ten silnik dostał zwarcie takiego na żywca i nie byłoby tego systemu, po włączeniu mielibyśmy pożar, po prostu zapaliłby się ten silnik, ponieważ dostalibyśmy takiego konkretnego zwarcia. Na pewno wywaliłoby bezpiecznik, bo od tego jest ten bezpiecznik. Sama nazwa wskazuje, że bezpiecznik jest po to, żeby zabezpieczyć, żeby było bezpieczniej. Więc system wychwytuje to zwarcie. Nadmierny prąd przepływający przez układ pomiaru tego prądu wychwytuje to, no i po prostu nie dopuszcza do blokowania czy odblokowywania silnika. Ja teraz muszę zrobić tylko tyle. Muszę zdemontować cały, może nie motoreduktor, ale wymontować silnik motoreduktora i muszę ten silnik rozebrać, wyczyścić, nasmarować.
No i postaram się Wam opowiedzieć w tym filmie, jak to tam wygląda. Zobaczycie, jak to wygląda wewnątrz. Już taki film nawet był, ale sprawdzimy, co go tam naprawdę boli. Jak zdążyliście zauważyć, mam już rozebrany ten przód i teraz powiem Wam, w jaki sposób wymontować ten silnik. Niektórzy wymontowują cały motoreduktor, co jest bez sensu, bo to nie o to chodzi, żeby się napracować, i bez sensu, bo to nie jest potrzebne wyjęcie tego motoreduktora. I na pewno motoreduktor nie zacina się w środku, bo tam są tak potężne zębatki, nie ma możliwości zacięć się, więc jest to na pewno wina silnika. Teraz tak, na pewno odezwą się teraz ludzie po tym, co powiem, to co pokażę, no że przecież wystarczy tutaj otworzyć serwisowy punkt, włożyć śrubokręt płaski, przekręcić i już mamy odblokowane. Moi drodzy, nie, to nie na tym polega, ponieważ można tak zrobić, ale to ma krótkie nogi. Dlaczego? Robota na skróty nigdy nie popłaca, pamiętajcie. Jeśli raz się to zablokowało, to znowu się to zablokuje, tylko dlatego, że to, podejrzewam, jest w środku suche, niedosmarowane. Z racji tego, że tam nie ma w tym miejscu łożyska, tam gdzie jest ta cała tuleja i może się jakaś wilgoć dostawać, bo to nie jest szczelne na 100%, dlatego też może dochodzić do zacięć w przyszłości. Dobrze, zatem ja się zabieram do zdemontowania tego. Pokażę Wam, w którym miejscu trzeba coś odkręcić. Trzeba zdemontować przede wszystkim cały silnik, odpiąć całą elektrykę, a ja widzę, że już tutaj ktoś coś robi, bo te przewody nie idą w tym miejscu, w którym powinny iść. Ta wtyczka powinna iść tutaj dołem i wychodzić i się tutaj zaczepiać. Więc ja postaram się pokazać Wam, jak to powinno wyglądać. Zobaczcie. Przede wszystkim trzeba wypiąć ten potencjometr. Słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby wykręcić ten silnik? Moi drodzy, na początek musimy wypiąć, odpiąć cały i wykręcić potencjometr. Tutaj ten czujnik TPS-a. To jest taki sam czujnik TPS-a jak w Smarcie, w silnikach Mercedesa, diesla. Trzeba to wyjąć, trzeba dwie ósemki wykręcić i potem pokażę resztę. Odkręcamy potencjometr i teraz tak, żeby obalić mit, żeby obalić wszelkie mity, moi drodzy, tego potencjometru nie musimy kalibrować po ponownym założeniu, ponieważ to jest potencjometr, który był raz skalibrowany i wystarczy to, co jest. Mówię to w uproszczeniu, dlaczego kalibrujemy potencjometry, o tym też powiem w dzisiejszym odcinku, więc to sobie chowam do skrzynki. Uszczelkę najlepiej, gdyby było wyjąć, ja nie wiem, po co ta uszczelka jest. Znaczy zamierzenie było dobre, ale i tak tu mamy uszczelkę gumową, która nam uszczelnia cały układ przed wilgocią, więc no, uszczelka jest jakoś tak, nie wiem po co. Dobra, ja sobie zawsze te śruby wkręcam z powrotem, żebym wiedział, że te śruby są z tego. Moi drodzy, taka moja uwaga i rada, pamiętajcie, żeby takie rzeczy robić, jeśli wyjmujecie ten silnik, zawsze wyjmujcie go w tej pozycji, w której, żeby był odblokowany system, tak? Jeśli on jest zablokowany, to wtedy go tutaj w serwisowym punkcie możecie śmiało odblokować śrubokrętem. Jak wyjmę ten silnik, to wtedy Wam pokażę, o co chodzi. Cały silnik jest zamontowany na trzech śrubach imbusowych, na klucz 5 mm. Patrzę, czy tu nie. Tutaj wszystko jest fabrycznie, więc nie był jeszcze ruszany ten silnik. Oczywiście tą kostkę też musimy odpiąć. Musimy ją przełożyć w taki sposób, żeby nie utrudniało nam to w żaden sposób wyjęcia tego silnika. Słuchajcie, no bo jeśli ułatwimy sobie pracę teraz, to nie będziemy potem kombinowali. Oczywiście, tak, wszystko mamy widoczne. Tutaj ktoś był, tutaj już ktoś robi, zobaczcie, przewody są odsłonięte, nie zaklejone. Nie wiem, w jakim celu ktoś to po coś robił, ale dobra, już nie wnikam w to. Dobrze, mamy to, motoreduktor zostaje. I teraz ważna rzecz, po wyjęciu silnika niczym nie kręcimy. Nie kręcimy tym, nie kręcimy tym, nic nie ruszamy. Potem wkładamy silnik w takiej pozycji, jak był. Powiem dlaczego, to nie jest ważne, jeśli silnik macie sprawny, i cały układ tej blokady, ta cała zębatka tej przekładni ślimakowej jest sprawna, więc w jakiej pozycji go włożycie, tak będzie dobrze. Najważniejsze, żeby nie ruszać tego ustawienia tutaj, które jest
na tym motoreduktorze. Dobrze, biorę klucz i odkręcam motoreduktor, silnik, przepraszam, silnik. Imbus 5 mm, spróbujemy wkrętarką. Poszło, jest ok. Jest ok. Gdzieś mi to uciekło. O, jest. Git, jest git. Wyjmę silnik. Ten silnik powinien swobodnie wyjść bez żadnego problemu, słuchajcie. Chyba trzeba będzie popuścić te dwie śruby. Nie wiem, dlaczego to jest tak ciasno. Może coś jest przygniecione. Ale odkręcimy te dwie śruby, żeby troszeczkę podnieść ten motoreduktor do góry. Coś tutaj się działo, moi drodzy. Dlaczego? Ta śruba jest krzywa. Krzywo się odkręcała, więc już podejrzewam, że coś tutaj ktoś robił. Próbuję to jeszcze tu odkręcić, żeby to dostało luzu. Powiem Wam, wiele już tych silników naprawiałem i rzadko musiałem to odkręcić, ale dobra, skoro już to odkręciliśmy. Dobra, silnik mamy wyjęty, wędrujemy z nim na stół, resztę Wam pokażę na stole. Tak, silnik mamy wyjęty już na stole, warto go wyczyścić z tego kurzu. Słuchajcie, tutaj w silniku na dole jest ten punkt serwisowy, którym możemy... ten punkt jest... po to, żeby sobie skalibrować zawieszenie przy pomocy komputera. Ja to może kiedyś pokażę, jak się kalibruje, ale powiem Wam szczerze, osoby postronne mogą mieć problem, znaczy niepotrzebne Wam to będzie, osobom postronnym to nie będzie potrzebne, bo trzeba mieć do tego sprzęt. No, sprzęt jest drogi, nie kupi się takiego sprzętu po to, żeby raz skalibrować zawieszenie. Nikt nie wyda tam 20-30 tysięcy złotych na sprzęt diagnostyczny, żeby sobie skalibrować zawieszenie w MP3, prawda? Chyba, że to robi zawodowo. Ale nie odbiegając od tematu, moi drodzy, to jest, tutaj jest taki jakby wejście na śrubokręt płaski, jak widzicie. Można sobie tutaj wejść i wtedy sobie kręcimy i obraca się ten... Zobaczcie, ja może tutaj nakleję kawałek jakiejś taśmy. O! Zobaczcie, będzie teraz widać, że to się obraca. O. I teraz tak. Widzimy, że tym możemy regulować, to jest pierwsza sprawa. Więc pamiętajcie, samo przekręcenie tego silnika, odblokowanie i podłączenie z powrotem nie gwarantuje Wam tego, że to będzie znowu dobrze działało. To może działać chwilę, bo takie przypadki też już miałem. No i niestety trzeba było znowu z powrotem na serwis jechać, bo klient chciał sobie zrobić sam. Ja wiem, wiecie, te naprawy nie są tanie tych że tak powiem, tych rzeczy, no ale jak widzicie, pracy jest mnóstwo. Jest do rozkręcenia cały pojazd. Teraz tak, ja odkręcę sobie tutaj tą osłonę tego układu, tego przekładni ślimakowej, żebyście mogli sobie zaobserwować, jak to w środku wygląda. Ja to już kiedyś pokazywałem. Pamiętam. O tak.
Okay, mamy to zdemontowane. Tu oczywiście musimy. To jest taki silikon fabryczny, który trzeba troszeczkę oderwać, żeby po prostu, no, żeby podnieść ten dekiel sobie. Ja go sobie wydłubię tutaj hakiem. O właśnie, jakiś plastik taki. O właśnie, dobra. Mamy tu uszczelkę oczywiście. Ciutko nożykiem podważamy. Nie jest to proste, bo powiem Wam, że to dosyć mocno trzyma. Powiem tak, najgorsze jest to, że nie ma osobnych części do tego silnika. To jest sprzedawane wyłącznie w całości, jeśli już chcecie. Powiem Wam tak, nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje nowe. Na pewno co niektórzy wiedzą już, ile to kosztuje nowe, bo może sprawdzali, jeśli im się to uszkodziło. To są dosyć drogie rzeczy. Dobra. Widzicie, wychodzi mi to całe i najlepiej, gdyby to całe wyszło. Zacznijcie tego, że uszczelka jest niedostępna, a żeby jej nie dorabiać, to trzeba ją zdjąć po prostu tak, żeby ona, o, sobie zeszła. Jest. O, tak. Widzicie, ten przewód tutaj trzyma, więc kurde, jest ciężko. O tak. I zobaczmy, co tu jest. Jest tu trochę smaru fabrycznego, kapka. No jest, dobra. Zdejmujemy uszczelkę, tak żeby jej nie uszkodzić. A kurczę, czekajcie, bo to nie jest takie proste. Widzicie? Musimy tutaj podciąć i wtedy ona się bardzo ładnie odklei. O tak. Dobrze, ok. No i zobaczmy teraz, jak to tutaj się przedstawia. Ja to jeszcze sobie tutaj przekręcę raz, żeby mógł tutaj. Sobie włożyć. Powiem Wam tak, jest to tu chyba wszystko tak suche, że. Dobra, wyjmę to chyba. Tą oś, zobaczcie, smaru tu jest na lekarstwo. O, zobaczcie. Oś praktycznie sucha. No ja wiem, że tutaj smaru to nie bardzo, bo jest mosiężna tuleja, ale zobaczcie, między tulejami mosiężnymi mamy taką przestrzeń, gdzie możemy troszeczkę smaru zastosować i ten smar się tam rozejdzie. No. Zobaczcie, no smar już jest taki wypracowany, bo już kolor zmienił, jakby był z wodą zmieszany, więc wilgoć tutaj zadziałała. Co dalej, moi drodzy? Teraz tak. Proponuję nie rozbierać silnika, jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia, bo naprawdę nie jest to proste. Tej tylnej osi nie ma sensu smarowania, ponieważ ona jest, tak jak już powiedziałem, na takiej tulei z węglików spiekanych zrobiona, które po prostu ślizgają się w kontakcie ze stalą. Najważniejszym punktem jest tutaj ten odcinek, moi drodzy. Oczywiście to trzeba wyczyścić, też nasmarować i ten odcinek też jest ważny, ponieważ tutaj najczęściej dochodzi do zablokowania tego układu. Jak ten silnik po prostu się kręci i dostaje oporu, to się w pewnym momencie blokuje, bo ociera się tutaj o tą górę tej obudowy. Teraz wszystko, że tak powiem, idzie na luźno, no bo ten silnik się odblokował po wyjęciu z tego, z obudowy, z motoreduktora. Ja mam tutaj taki. Nazwę to serwisowy kabel, że mogę się tutaj podpiąć i sprawdzić, czy ten silnik się w ogóle obraca. Teraz ważna informacja dla Was wszystkich. Ja mam taki przewód ze starej instalacji, który sobie wypiąłem. Mogę podpiąć sobie tutaj akumulator, zasilacz, cokolwiek, żeby sprawdzić, czy silnik się obraca. Pamiętajcie, jedna taka uwaga. Nie podłączajcie akumulatora na krótko, tak? Tego, jeśli wszystko jest zamontowane w motocyklu, w ramie, w motoreduktorze, bo możecie uszkodzić silnik i całą przekładnię. Jak wiecie, są tam czujniki krańcowe, czujniki obciążeniowe,
które informują cały system o tym, że silnik zakończył już swój bieg i pod wpływem obciążenia, czy tam pozycji nawet tego potencjometru, wie kiedy wyłączyć, bo jest zablokowany system. Uprzedzam już odpowiedź niektórych. Czujnik ciśnienia układu w hydraulice, w blokadzie hydraulice, blokady tego, nie ma żadnego związku z tym, że silnik się zatrzymuje. Ona też się zablokuje, nawet jak nie ma ciśnienia. To jest tylko podpowiedź do tego, że system jest zapowietrzony lub nie ma ciśnienia i trąbi, więc trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, żeby tego motocykla nie puszczać, prawda? No coś się dzieje, jakiś hałas się robi, to jest już niebezpieczne. No, tak jak mamy czerwoną kontrolkę w silniku, który na przykład straci ciśnienie oleju albo podwyższa się temperatura radykalnie, zaczyna się silnik gotować, mamy czerwoną kontrolkę, to znaczy stop. Dobra, ja idę po jakiś akumulator, podłączymy to, zobaczymy, czy ten silnik będzie swobodnie pracował. Tak, mam tutaj akumulator i zobaczmy, będziecie mogli zaobserwować, że ten silnik się obraca teraz swobodnie. I w drugą stronę. W tą stronę nieco głośniej. Teraz tak, ja to wszystko wyczyszczę, wpuszczę tutaj nowy smar do tej osi. Założę nowy smar, napełnię nowym smarem, wszystko umyję, złożę i załączymy ten silnik sobie już pod akumulator. Po tym, jak będziemy mieli wszystko zmontowane, zobaczymy, jak to się zachowuje. Jedna ważna rzecz, moi drodzy. Jeśli macie silnik, który ma uszkodzone tutaj te zębatki i często gęsto bierze się tak, że punkt uszkodzony daje się w przeciwnym kierunku i silnik wykonuje tylko taki obrót, powiedzmy takie, nie wiem, może nie całe 90 stopni, więc ten uszkodzony element można też wykluczyć. No ale wtedy nie możemy już sobie pozwolić na podłączenie jakiegoś silnika i sprawdzenie, czy on się obraca, bo jak trafimy na ten punkt uszkodzony, no to wtedy jest koniec. Ja powiem tak, ja wkładam to teraz, zobaczcie, to dosyć tutaj marnie wchodzi, jest to suche, więc no i też mi się wydaje, że to jest wina tego, że to nie nasmarowane było, no bo skądś to uszkodzenie musiało się tutaj wziąć. Dobra, ja to czyszczę i zaraz wracam, będę składał. Jak widzicie, ja tutaj dosyć sowicie nałożyłem tego smaru, tak dosyć mocno, naprawdę dużo, żeby on tutaj wypełniał każdą przestrzeń. Dlaczego? Jak widzieliście wcześniej, tamtego smaru było tak maźnięte, a czy bakielit ze stalą daje dobry poślizg? Nie wiem, nie znam się na tym. Myślę, że gdyby miał bardzo dobry poślizg, to na pewno nie byłby zastosowany smar, a skoro smar musi być stosowany, moi drodzy, to tylko po to, żeby smarować i zmniejszać opory tarcia, prawda? Więc ja tutaj tego smaru naprawdę dużo nałożę, nawet nałożę go tutaj więcej, żeby przykryć tym tą pokrywą, żeby ta przestrzeń była wypełniona smarem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to koło będzie się obracało, zobaczcie teraz, ten smar będzie się automatycznie nabierał i będzie go smarował. Widzicie? Ten smar cały czas pracuje i nabiera go ten ślimak. I to wszystko pracuje w smarze. Jeśli my damy mniej tego smaru, no to automatycznie ten smar będzie wyparty i okaże się, że znowu to po prostu bez sensu robota by była, bo to zacznie pracować znowu na sucho, prawda? Troszkę się posmaruje, potem na sucho. Dobra, ja wypełnię to smarem i pokażę Wam, jak to pracuje. Potem wszystko już zamknięte, spróbujemy to włączyć, zobaczymy, jak to będzie pracowało. Tak. Przekładnię ślimakową mamy zamkniętą, muszę to jeszcze oczyścić tutaj dookoła. Przewód dałem z tej strony, bo on tutaj powinien praktycznie być, bo w tamtą stronę wychodzi, więc jeszcze go trochę od... jakiś szerszeń mi tu wleciał. Nieciekawie to wygląda. Wielki pieron, ale chyba wyleci. Dobrze, wracając do naszej pracy. Jak spróbujemy teraz uruchomić. Mówię wam, nawet silnik ciszej pracuje. Jest nasmarowany, już te opory są mniejsze. Ok. Tak. Wycieramy tu całość. Dobrze, teraz kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, nasmarować tutaj to wejście, bo ta oś tam jest, ten smar sobie tam co prawda wejdzie, ale ja mam na to lepszy sposób.
Można by się pokusić o zastosowanie takiego smaru do łańcucha, ale powiem Wam, nie bardzo polecam, bo ten smar bardzo robi się gęsty. Więc ja zastosuję suchy smar. Słuchajcie, to nie jest reklama. Ja kupuję, używam tych środków CX80, moim zdaniem są bardzo dobre. To nie jest reklama, nikt mnie nie sponsoruje, więc mówię od razu. Więc słuchajcie, to jest suchy smar, który jest w stanie ciekłym. Po zastygnięciu zamienia się w normalny smar. Nie jest taki twardy, tylko normalnie się mazi, jak normalny smar. I możemy wypełnić sobie śmiało tu całe wnętrze. On wewnątrz potem sobie zastyga, zmiesza się z tamtym i będzie wszystko ok. To by było na tyle. Co? Zostaje nam to teraz zamontować z powrotem do motoreduktora, do motocykla. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze pokręcę tym silnikiem, żeby ten smar się tam rozszedł. O. Ok, momencik, jeszcze coś, prawda? Myślałem, że ta oś jest krzywa, ale wydawało mi się. Dobra, ja lecę zamontować to z powrotem i zobaczymy, jak to będzie działało. Jak widzicie, mamy już to wszystko zamontowane. Przewód podłączyłem jak należy, włożyłem go w to miejsce, gdzie ma być ta wtyczka, żeby tak nie wisiała, ponieważ ona musi być tutaj na stałe zamontowana. Więc moi drodzy, co, próbujemy. Wszystko przykręciłem, silnik założony tak jak był. Włączamy stacyjkę, blokujemy. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy będzie się... O, elegancko blokuje się cały system. Motor jest sztywny, więc jest wszystko ok. Co więcej, kilka prób odblokowania i zablokowania. Słuchajcie, działa. Po tylu razach, no niestety musi działać, nie ma siły. Także problem mamy rozwiązany. Silnik nasmarowany, mam nadzieję, że wytrzyma kolejne kilkanaście lat. I nie będzie z tym problemów. Tak, oczywiście moi drodzy, po całej tej procedurze, może tak, żebyście mogli mnie widzieć, po całej tej procedurze naprawy, musimy teraz znowu podłączyć komputer, zczytać te błędy, wykasować je i sprawdzić, czy wszystko jest ok, dobra? Więc ja teraz podłączę się znowu do motocykla. Motocykl mam już włączony chyba na on, tak? Zczytamy z tego układu blokady zawieszenia wszystkie błędy. Chyba nie dolatuje moja Texabike tutaj, bo jest pod siedzeniem. Ale zaraz to ogarniemy. No nie doleci, bo jest odłączona od zasilania. Więc jak ma dolecieć? Dobra. O, jest sygnał, jest git, ok. Próbujemy. Dobra, zaskoczyło. Dobra, mamy wszystkie błędy na żółto, więc to są zapamiętane, a nie stałe. Spróbuję teraz jeszcze zablokować zawieszenie i zobaczymy, co z tym motoreduktorem będzie. Dobrze, kasujemy teraz błędy. Aha, miałem sprawdzić, czy coś się stanie, jak będziemy blokowali, czy ten motoreduktor nam wyskoczy. Uwaga, blokujemy. Jest ok. Dobra, coś się działo, nic się nie dzieje. Dobra, więc kasujemy, ale przedtem zrobię wydruk dla klienta. Kasujemy błędy. OK, wszystko na zielono, to znaczy, że nie ma żadnych błędów. Dobrze, teraz się wyloguję z tego, wejdę sobie na system sterowania paliwem i zobaczymy, jak wygląda sprawa tam, czy są jakieś błędy tutaj, wtrysk benzyna. OK.
kontrolka ostrzegawcza, jakiś problem tam był z tą kontrolką, też wydrukujemy. A było kombinowane w tym motocyklu, powiem Wam szczerze. Ktoś uruchamiał silnik z odłączonym licznikiem, dlatego też jest problem z kontrolką ostrzegawczą. Mógł być wymieniony, zamieniony licznik, wymieniony, naprawiany, trudno mi powiedzieć. Ok, zielono, mamy git, super. Więc błędów nie mamy. Coś mi tu wleciało, był jakiś ptok. Ok, diagnostyka wykonana, błędy skasowane. I wszystko działa jak należy, moi drodzy. Jest ok. Tak, moi drodzy, podsumowując tą całą pracę, jak widzicie, no pracy jest co niemiara, bo teraz muszę jeszcze wszystko złożyć. Najgorsze sprawy są takie, że jeśli ktoś po swojemu to składa i wkręca jakieś 20 tysięcy różnych wkrętów, no to dla mechanika to jest katastrofa, powiem Wam. Katastrofa jest to dla mechanika, bo my tracimy czas na to, żeby szukać tych otworów. Ja wiem, że to widać, bo to się dobrze mówi, ale jeśli ktoś przez lata robi takie rzeczy, to wie już na wyczucie, gdzie jest jakaś śruba, gdzie ją wkręcić, a my musimy jako mechanicy szukać tych dodatkowych śrub, kombinacji, co klient miał na myśli, jak to, że tak powiem, ma być zrobione, przykręcone, zamocowane. Ja to sobie mogę zerknąć do instrukcji serwisowej, kiedy wiem już na pamięć potem, jak ma co być złożone. Niestety przeróbki są najgorsze i wtedy robota też więcej kosztuje. Musicie o tym pamiętać. Nasz czas jest bardzo cenny. Także, moi drodzy, jeśli zanim zaczniecie cokolwiek sami robić, zastanówcie się, czy macie do tego zaplecze narzędziowe, czy macie do tego jakiekolwiek predyspozycje, bo to jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że nie potrafi tego z Was nikt zrobić. Wszyscy wszystko potrafią zrobić, oczywiście. Masę i szereg miałem rzeczy, silników, które na przykład w Chińczykach ktoś wymienił cylinder, bo to każdy potrafi zrobić. Oczywiście, że to każdy zrobi, nawet 7-latek to zrobi, jak ma zapał do takich rzeczy i zajawkę, ale doświadczenie nie zastąpi, moi drodzy, niczego, naprawdę. Doświadczony mechanik wie, bo zjadł na tym zęby, rozebrał to 20 razy. Zresztą sami wiecie, żeby czegoś się nauczyć, trzeba to 20 razy rozebrać, złożyć, zobaczyć dokładnie, poświęcić temu czas, nabyć jakieś wiedzy, przeczytać serwisówkę, przeczytać w cudzysłowie, zobaczyć w instrukcji serwisowej, jak to wygląda. No i wtedy można robić. Człowiek, że tak powiem, szarak, który tego w życiu nie robił, też to potrafi zrobić. Są ludzie, którzy mają umiejętności, są tacy, którzy mają umiejętności takie, że coś zrobię i tak to zepsuję, tak? Mimo to, że ma jakiś film pokazany jak na tacy, milion razy się to zdarzało, że ktoś mówi, panie, ja naprawiałem skuter, patrzyłem na pana film, ale niestety nie umie tego zrobić. A tam wszystko pan tłumaczy, czemu? Doświadczenie, moi drodzy. Dobra, kochani, oczywiście, jeśli Wam się film podobał, proszę lajki w górę, zachęcam do komentarzy pod filmem, do zdrowej dyskusji konstruktywne. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je, ale nie gniewajcie się, jeśli ja na wszystkie nie odpowiem w krótkim czasie, bo naprawdę nie mam czasu, żeby siedzieć przy komputerze i odpisywać. No, naprawdę mam dużo pracy. Dużo pracy, jak każdy serwis motocyklowy o tej porze roku ma mnóstwo pracy, moi drodzy, więc jeśli będę tylko mógł, na pewno będę odpisywał na komentarze pytania. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie zadawajcie pytań niezwiązanych z tym filmem. Od razu usuwam. Od razu usuwam pytania pod tytułem, proszę pana, jaki pan poleci cylinder do 70 TGB? Nie ma czegoś takiego, blokuję tego użytkownika i więcej już nie napiszę na moim kanale. Więc zastanówcie się, jeśli chcecie zadawać pytania na konkretny temat dotyczące takiego motocykla Piaggio MP3 125, 250, 300, 400 i 500 i nawet 530 nowe, to jest prawie to samo. Jeśli macie jakieś pytania w kwestii tych motocykli, pod tym filmem piszemy pytania, moi drodzy, zadajemy pytania. Na inne pytania nie odpowiem z innej dziedziny, niezwiązane z tej marką, z tą marką. Będę po prostu usuwał, a jeśli to się powtórzy, zablokuję użytkownika. Nie chcę mieć, moi drodzy, spamu, jakiegoś, że tak powiem, syfu pod filmami w komentarzach, no bo to jest męczące. Ktoś coś chce poszukać, są komentarze, czasem ludzie na podstawie komentarzy czegoś szukają
i mogą też wywnioskować te odpowiedzi. Dobra, myślę, że może jakiś live w przyszłości bym zrobił, jakieś pytania i odpowiedzi wasze poświęcić. Chciałbym wam troszeczkę czasu na to, żeby po prostu pomóc wam, jeśli chodzi o MP3, jakieś inne motocykle. Jeśli tylko będę mógł, miał chwilę czasu, na pewno wcześniej was o tym poinformuję i takiego live'a będę chciał zrobić. Po prostu muszę dbać o swoją widownię, prawda? A taki live to naprawdę jest wielka sprawa z tego, co wiem, bo kiedyś już robiłem. Moi drodzy, chciałem bardzo podziękować sponsorom, wspierającym osobom mój kanał. Dziękuję serdecznie. Kolega Durakiewicz, zapomniałem imię, przepraszam, ale to jest mój stały wspierający. Niedługo dla wspierających też będę miał odpowiednie gadżety, nagrody, już się to robi. Także dzięki serdeczne wszystkim za wsparcie. Oczywiście pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji. Jeśli nie zasubskrybowałeś mojego kanału jeszcze, zrób to teraz, bo to może jest dobra chwila w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Lewa w górę. Chyba lewa, bo tu będzie lewa. Mam monitor obrócony, żeby nie mieć tutaj jakichś rozbieżności. Lewa w górę i trzymajcie się cieplutko. Słuchajcie, tak na koniec, najbardziej mnie rozwalają wszystkie patenty mocowania plastików ludzi, którzy sami próbują to naprawić. Zobaczcie, jest patent niemożliwy na klej gorący. Wiecie co, tego jeszcze nie widziałem. Dzieje się grubo. Zobaczcie, pięknie wszystko podklejone. Masakra. O, tutaj też widzę, że zbiornik jest fajnie dokręcony, ale jeszcze dodatkowo jest zabezpieczony specjalnym drutem, który jest niezbędny do tego, aby wszystko miało swoją sztywność i się nie rozpadło. Powiem wam, czasem pomysły ludzi mnie już po prostu tak zadziwiają, że ja nie wiem, co powiedzieć. A wam jeszcze pokażę jeszcze jeden patent na to, żeby przewody zaizolować bardzo fajnie. Zobaczcie. Izolacja przewodów klejem na gorąco, bardzo fajnie. Nie wiem, czemu to ma tutaj służyć, ale no nie wiem, no może spełnia jakąś funkcję, rolę. Trudno powiedzieć. Co wy na to?